Cześć, siemanko, z tej strony wasz ulubiony YouTuber, a to są Minecrafty, dokładnie wersja 1.13, seria z Minecraft, która została zakończona jakiś czas temu i dzisiaj mam dla was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ zostaje ona odwieszona. Przynajmniej na ten jeden odcinek, a potem zobaczymy, czy będziecie chcieli jej kontynuacji, czy też będziemy grać na nowej wersji, czy też nowej serii. I zobaczymy w sumie, jak to wszystko będzie wyglądać, czy możemy pogodzić ze sobą te kilka światów. Zapomniałem już, który tutaj klawisz do czego służy w tym Minecrafcie, ponieważ tak długo nie grałem. Ale uwaga, zobaczcie, mam nowy komputer, ponieważ mogę tak szybko i nadal mam dużo FPS-ów i pływać. I czekajcie, popływamy sobie, jak ja nie pływałem tutaj w ogóle w tym Minecrafcie. I mam ten hełm taki pływacki fajny, bo tak powoli mi wszystko tutaj się ogarnia. Jej, Squidzie, to ty! To ty, Squido! Czekajcie, ściągnę hełm. Albo nie, bo utonę w ściągniętym hełmie. To nie mogę pokazać swojej tutaj mordy squidowej. Zobaczcie, to on! To on, zaginiony YouTuber, wynurzył się z głębin. YouTuber widmo powrócił do życia, był umarły, a żyje, cieszmy się wszyscy. Au, gryzie mnie coś, gryzie, gryzie. Weźmy sobie tutaj oddychanie. Tutaj mam takie pola uprawne, nie do końca to wyszło jeszcze. Znaczy na razie. Ale będzie dobrze, tylko chwilę dajcie mi tu, żeby się ogarnąć i pokazać wam, co tutaj się stało. W dzisiejszym filmie też dostaniecie save'a, gdyby to miał być jednak ostatni film tej serii i w ogóle na tym świecie, no to musicie mieć też save'a, aby zobaczyć tutaj wszystko. Myślę, że całkiem fajny świat zrobiłem, pomimo tego słabego komputera, na którym ledwo się dało grać, a co dopiero nagrywać. Widzę, że się bardzo poświęciłem dla was, moi drodzy widzowie, i dziękuję wam za to, że to docenialiście łapkami w górę waszym zaangażowaniem i to, że prawie pod każdym filmem tej serii z Minecraft 1.13 było 100 łapek w górę, to właśnie dlatego ja teraz wracam, i o to tutaj właśnie chodzi, żeby było jak najwięcej tych łapek w górę, które są dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki właśnie nim to ja mogę mieć większą popularność, za tym idzie więcej widzów, więcej nie tylko pieniędzy, ale też więcej radości takiej mojej youtuberskiej, twórcy. No niestety pieniędzy na YouTubie to chyba już nie warto szukać, ale ciągle pozostaje ta... ciągle pozostajecie wy, moi drodzy widzowie, i to jest najważniejsze dla mnie jako twórcy. A teraz sobie posortujmy parę tutaj rzeczy, widać w sortowni nie ma za dużo. Ale posortujmy sobie, żeby mieć taki porządek, ponieważ ktoś dostanie ten świat, a wy, moi drodzy widzowie, dostajecie ten świat po tym właśnie filmie, chciałby na pewno, aby tutaj był porządek, no przynajmniej taki w miarę porządeczek. Patyki sobie możemy zostawić w sumie w ekwipunku, bo zawsze się przydadzą. Tutaj tego nie mam, tutaj jakieś różne, o to na przykład, to się mi na pewno nie przyda, przynajmniej tak sądzę, tak mi się wydaje. Jakieś surowce czy tutaj mam, oczywiście, że mam i to bardzo dużo i bardzo one są ważne na pewno dla wielu osób, w tym być może też dla mnie, być może powiedziałem. Tak, zróbmy sobie buciki, bo widzę, że butów nie ma. Squido boso przez świat. Trochę taki Wojciech Cejrowski, widzicie tutaj. Boso, murzyn, kurde, nie? Nawet nie mam tych butów skinowych, tylko mam tutaj typowo boso, nie? Także boso przez świat.
za Wojtkiem podążam i tutaj z niego biorę przykład w tej serii akurat. Być może w życiu nie. No ale warto jest się tak trochę pośmiać i porobić żartów, bo dlaczego by nie? Lubię robić żarty i fajnie to jest zrobić, szczególnie na serii, którą wy, moi widzowie, oglądacie i to jest takie fajne. I dlatego zdecydowałem się w końcu tego kompa kupić. Kupić czy nie kupić? Kupić, nie kupić? No dobra, zebrałem kasę, to już kupię. Bo wszyscy na to czekają. Kosztowności chyba nie mam rzeczy. Nie, nie ma tutaj takich rzeczy z narzędzi. No to wrzućmy sobie to. Nie miałem butów, no prawda, nie miałem. Jakbym miał, abym zrobił to, by było ciekawe. No nie? Byłoby ciekawe. Drop z różnych potworów, tego tutaj też trochę jest. Bryłka żelaza, z czego się robi? Z żelaza się to robi. Dajmy to do surowców. Chociaż nie, wrzućmy to do wszystkich innych rzeczy, których nie chciałbyś mieć w swoim ekwipunku. Trawa morska nawet. Takie fajne rzeczy tutaj są. Jak widać, wszystko jest możliwe do ogarnięcia, więc to jedzenie sobie zostawmy, bo się przyda do zjedzenia coś mieć. Na głodnego nie będziemy robić, prawda? Nie będziemy nic tutaj pracować. Nikt nie zmusi mnie, ciebie i wszystkich nas, widzów Squida, bo się nie damy tak wykorzystywać jak coś murzyni. Rozumiecie tą aluzję? Czy rozumiecie tą aluzję do murzynów? Napiszcie w komentarzach tak czy nie. Trochę to jest takie śmieszne. Z jednej strony się bardzo cieszę, że nagrywam tą serię, natomiast dlaczego miałbym ją skończyć? Jest jeden powód, dlatego że wyszła wersja 1.14, więc nagrywanie serii przestarzałej 1.13 jest bez sensu. Trzeba nagrywać serię z Minecrafta 1.14, żeby była ona ciekawa i na czasie, a te stare serie no już nie będą tak fajnie oglądane. Bo jak ktoś sobie za rok wejdzie i będą trzy wersje Minecrafta do przodu, to sobie pomyśli, że to jakaś starość jest i nie będzie chciał tego oglądać. No właśnie, więc tutaj mam taki dylemat na tym, co by robić, jak nagrywać film z Minecrafta. Czy nagrywać je z kamerką, czy nagrywać je w nocy, czy w dzień. Czy nagrywać z otwartym oknem, gdzie słuchać moich sąsiadów, czy z zamkniętym? Nie, tutaj mam takie dylematy. Dlatego fajnie napiszcie w komentarzach, moi drodzy fani, widzowie, co o tym sądzicie. Będzie to na pewno pomocne i też to pływanie jest ekstra w tej wersji. Ach, mam nadzieję, że w nowej wersji tego nie zmienili, bo to jest ekstra, naprawdę. Jak mało rzeczy wprowadzanych do Minecrafta mi się podoba, tak, ta jedna jest po prostu cudowna i fajnie, że w końcu coś takiego zrobili. I te wody są ciekawsze, co pokazywałem wam w tej serii 13, tak dużo pływaliśmy tą łódką i było naprawdę ekstra. I nawet bez łódki też pływaliśmy i też było ekstra. Oj, sorry, uderzyłem w mikrofon niechcący. Muszę trochę jeszcze przeorganizować swoje studio nagraniowe, bo nie mam niestety tutaj w moim nagraniowym studio dobrych rozwiązań takich ergonomicznych, typu chciałbym sobie jeszcze ustawić w dobrym miejscu klawiaturę z myszą, bo na razie mam to tak zrobione na szybko, prowizorycznie, żeby nagrać odcinek. Chciałbym jeszcze dostosować tutaj pewne rzeczy, wyciszyć kompa, bo komp niestety chyba jeszcze go słychać w mikrofonie, a na pewno kupię maty wygłuszające i zamontuję dookoła komputera, żeby trochę tego dźwięku złapały i było trochę ciszej w samym tam komputerze. Jak widać, są tam nadal ryby. Widać ryby, niezbyt dużo tych ryb, nie wiem, wyginęły czy co, nie karmiłem ich chyba, no, nie karmiłem moich rybek,
Skujda niedobry, nie karmił rybek. No ale tak to właśnie wygląda. Fajne to jest, naprawdę ekstra. Akwarium nawet zrobiłem. Także fajna rzecz, niby nieduża. Niby z tym dużo pracy nie było, jakieś tam pół godziny, czy góra godzinę, bo chyba to jeszcze na live'ie kończyłem, także na godzinę pracy, żeby takie akwarium zrobić. Ale to na starym kompie, na nowszym kompie to bym to zrobił w 20 minut. Ale też surowce były tutaj też ograniczeniem niestety, mogę tak powiedzieć. Zobaczcie, krowy, owce, wszystko tutaj miałem, ja tutaj miałem wszystko, tylko żyć, mieszkać, piec automatyczny, to zobaczcie, przepalał tutaj szkło, sztabki złota, żelaza, a nawet piekł ziemniaki, także wow, pieczone ziemniaki z pieca, pyszne, szkoda, że w Minecrafcie jeszcze pizzy nie ma. Tak, słyszycie, grupo tam Mojanga, ja wiem, że często wprowadzają rzeczy, o których mówię na filmach i albo ja jestem prorokiem, albo po prostu ktoś z osób decydujących o nowościach w Minecraft ogląda moje filmy i ja mówię, że pizza powinna być w Minecrafcie i powinno się robić tam ze zboża i z szynki, czyli tam nie wiem, z czego się robi szynkę, ze świni. No i tak, powinna być w Minecrafcie pizza i proszę wprowadzić do Minecrafta pizzę. Taki pomysł, hehe. No, dynia jeszcze została złapana, postawimy ją sobie albo założymy na łeb. Proszę, na głowę. Tak ładnie mówić. Znaczy, to nie jest złe słowo, nie? Ja ogólnie nigdy nie mówię, znaczy prawie nigdy. Może mi się tam kiedyś zdarzyło, jak byłem zły. Ale zazwyczaj no, nigdy nie mówię na filmach żadnych obraźliwych rzeczy, dlatego też to jest ekstra u mnie. Dużo osób mi to pisze nadal. No i się cieszę z tego powodu. Okej, tak wyglądam jeszcze raz. Tutaj skójle, jak grolnik, nie? No, trochę kiepskie. Kiepski ten wygląd. Te spodnie są chyba takie bardzo rolnicze i ten sierp. Czy tam, jak się to tam nazywa? Już zapomniałem, motyka, o! Kurde, właśnie, sierp to w ogóle jest co innego. Dobra, mniejsza z tym. Dzięki za subskrypcję, za komentarze, za to, że pewnie bardzo ciepło przyjmiecie ten film powrotny w opisie. Macie link do pobrania tego świata, zaprezentujcie mi jakieś koncepcje, pobierzcie sobie go, poedytujcie, pobudujcie coś, no i możecie mi go wysłać, możecie mi nagrać film z tego świata, to wam go polecę na swoim kanale, też będzie na pewno ciekawie w tej serii 1.13, dlatego no zadanie dla widzów jest takie, abyście coś porobili z tym światem, albo mi go dali, albo razem chcieli nagrać film ze mną, albo też nagrali sami film na swój kanał i ja wtedy ten film udostępnię i też coś powiem albo coś na ten temat ocenię i będzie fajnie i będziecie też popularni, sławni, jak i ja mam dzisiaj fajne pomysły, taki po prostu, taka niespodzianka dla widzów z okazji tego, że wróciłem, daję taki konkurs, rozumiecie, konkurs, niespodzianka na sam koniec filmu, na sam koniec serii, nagroda główna to oczywiście fame, sława, pieniądze, kobiety i być może faceci, jeżeli kobiety będą budowały świat, to oczywiście mogą chcieć facetów, także no. Tutaj pewnie też wiele fajnych widzów mam, którzy będą zafascynowani budowlami lub też nawet samą osobą Wicki, która zrobi najlepszą tutaj pokaz tego świata w jej wersji oczywiście. Dobra, dosyć tego gadania, bo się za bardzo rozkręcam z tym gadaniem, a chodzi o to, żeby przede wszystkim wam podziękować za to, że znowu jestem w Minecrafcie i znowu go nagrywam. Subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek,
pozdrawiam was, na razie, pa i cześć!